będziemy kowalami swojego losu. Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Zapraszam na kolejny odcinek z gry God of War Ragnarok. No dobra, jesteśmy w dżungli w Vanheimie. No i tropimy smoka. Znaczy już wiemy, gdzie on jest. Musimy się tam dostać. Ale sobie jeszcze myślę, żeby zbadać ten teren dokładnie. Kurde, ale nie podejrzewałem, że... Kryjówka łowcy. Nierozważnego. Skąd wiesz? Trafiliśmy tu. No i co? Tutaj nic. Nic nie ma. O lol. No dobra, czyli trzeba iść tam. To mogę rozwalić, że to tak świeci? Nie. Boję się, że będzie trzeba się cofnąć. O, dobra. Tędy nic nie zrobimy. Jak tak dalej pójdzie, wkrótce dotrzemy do kryjówki smoka. Tak. Upewniam się, że wiesz, dokąd idziesz. Dziękuję. Musimy przedrzeć się przez te chnącza. No ale tu nie dosięgnę. Tu jakby też nie za daleko. Kurde. Za wolno to napełnia. No i to już nie dojdzie. Ciężko to będzie zrobić. A, dobra. A, nie zauważyłem. No co, to dosięgnę czy nie? Serio? Aha. Dobra, jest. Udało się. Droga wolna. O, legendarna skrzynia.
Słyszę tego, kurde, szamana, który ich leczy. Wow. Nie przejdziemy, jeśli ten łajdak będzie próbował nas zatłuc! Musimy podejść bliżej! Nie da się go zranić! Musi być pod wpływem jakiegoś zaklęcia! No, ale nie da się tutaj nic zrobić. Co ja mam tutaj? Tędy może? Nie. A może tędy coś można zrobić? Oj. Patrz, co robi! No nie ma tutaj żadnego. Jest niby, że można tutaj coś. No nie, no tędy nie pójdziemy. Bo mamy. Dobra, tutaj coś jest. Aha, no dobra, mamy skrót. To dobra, myślę, że zmienimy porę dnia na dzień i zobaczymy, co się pootwiera. Od razu lepiej, nie? Czekaj. Czego chcesz? Czy jesteś ojcem? Tak. Więc musisz zrozumieć. Mój syn, ta zabawka była dla niego. Ale jego już nie ma. Tego dnia tyle zamętu i śmierci. Byłem przerażony. Szukałem syna. Proszę. Muszę spotkać się z synem Folkwangu. Pomożemy mu, prawda? Co widziałeś jako ostatnie, duchu? Posągi. Dwa posągi. Smoki patrzące w różne strony. Rozdzielone jak ja i on. Ta zabawka doprowadzi mnie do syna. To było chyba to wejście, nie? Historia jak inne w tej dolinie. Śmierć rozdzieliła tu niejedną rodzinę. On musi spotkać się z synem. Zgoda. Ach tak? Ha. Myślałem, że powiesz, pomaganie zmarłym jest bezcelowe. Nie tym razem. Dobra, zobaczmy, co tu się zmieniło. Ale chyba nic. No. Myślałem, że nie dostanę z tego. Nie da się go zranić! Musimy tu wpływem jakiegoś zaklęcia! Za tobą, bracie! No, nie wiem, co tutaj naprawdę zrobić bez kitu. Tu się cofamy.
To można było łódką przepłynąć, nie? No właśnie. Jest woda, więc... Jeszcze tutaj jest jakieś wejście. Ojcze, na kiedy plażę. Będę tak wyglądać? W jakim sensie? No, groźnie. Kiedy będę miał takie mięśnie? Kiedy zapracujesz. Ale Baldur był bardzo silny, a nie miał mięśni. Moja siła nie pochodzi z mojego ciała, ale kluczem jest dyscyplina. Co to znaczy? To znaczy, że boską siłę będziesz miał tak czy inaczej. Ale jeśli chcesz, by było ją po tobie widać, to lepiej zaprzyjaźnij się z ciężarami. Podnoś je i opuszczaj. A, czyli trenuj. Dobra, tu my byliśmy, nie? Kolejny zagadkowy kryształ. Tak, tu byliśmy. Dobra. O, życie. Czy się cofnąłem? No dobra, to płyniemy tam. W tamtą stronę. Będziemy mogli walczyć z tym trolem. Tu nie przepłyniemy chyba. Okej, tu mamy wzmocnienie. Ciekawe, co dostaniemy. Mirze, nie wolałbyś patrzeć do przodu zamiast do tyłu? Próbowaliśmy tego. Miałem problem z flagami. Przez krótki moment miałem nadzieję, że się przyzwyczaj. Nie udało się. Stać się! Zwadnie za resztę! Znalazłem. Siedź cicho. Dobra, 300. Teraz trzeba się rozejrzeć tutaj, co tutaj możemy w ogóle zrobić. Tędy nic nie ma. Ślepy zaułek, dobra. Czyli co, tylko tu wejdziemy? Bo to była ta cała podróż? Tą łodzią, żeby tu? Dostać się tylko tu? Ale tu jest jeszcze tunel, dobra. Więc tędy też możemy popłynąć. Dobra, ale tam chyba widziałem, jest zablokowany przez rośliny, czy mi się wydawało. Nie musimy tego rozwalić za pomocą... Nie. Chyba nie. Dobra. To idziemy po łódź. Znaczy w sumie do łodzi. Opowiadałem wam kiedyś, jak zbiłem w Asgardzie małą fortunkę?
Pewnego dnia Baldur wpadł na pomysł, by wszyscy łucznicy w mieście zrobili z niego tarczę. Założyliśmy się, ilu strzał potrzeba, by ich waga całkowicie zwaliła biedaka z nóg. A to straszne. Ale skąd? Cały czas zanosił się śmiechem. A ja byłem najbliżej. Padł dokładnie po 446 strzałach. To okropne. Jeśli pójdziemy dalej, czeka nas walka z ogrem. Na pewno jesteśmy gotowi? A, możemy spróbować. Co tam? Dobra, już was nic nie chroni. Uważaj, z lewej! Mam nadzieję, że ich tu nie ma. Ten swekty. Dobra, jak oni siebie będą bili, to nie tak źle wychodzi nawet. To jest zwykły, do tego jakoś łatwo mi go... No, i dawaj tego. Dobra, go trochę pobijemy. Dobra, spadamy stąd. No i teraz drugiego lejemy. Dobra, to już jest po nim w sumie. No i teraz tego. Co? Zdradził nam zwycięstwo! Co za... On był nasz, ty podły oportunista. Wrócił do gniazda. Chodźmy do niego. Dobra, pozbierajmy wszystko. O, syn. Możesz już być synem. Dziękuję. Nie mogę się już doczekać. Dam mu ten podarunek i opowiem o ludziach, którzy mi pomogli. Teraz ty pomóż nam. Co pamiętasz z tego dnia? Siedziałem w sali biesiadnej. Thor tam był. Miał przy sobie dziwnego towarzysza. To była istota, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Miała beczkę miodu, która chyba była bezdna. I co robili? Upijali się do nieprzytomności. Rozdawali napitki, śmiali się. Wszyscy wypili trochę za dużo. Ale Thor był tego dnia najbardziej pijany ze wszystkich. Mimirze, co o tym myślisz? Thor zawsze lubił sobie golnąć w szemranym towarzystwie. Ale nigdy nie słyszałem o tym jego towarzyszu. Obawiam się, że to za mało informacji. No, wiemy jedno. Kiedy zniszczono dolinę, Thor był pijany. Jest jeszcze wiele niewiadomych. Na przykład to, czy twoja matka miała w tym jakiś udział. No. Dobra, gdzie teraz? Tu było to przejście, ale o, coś tu mamy. Mamy jakieś przejście. No dobra, ale ono... Co to jest za zwierzę? Ej, wielkoludzie!
Szef potrzebuje twojej pomocy z przyprowadzeniem tego jelenia do drzewa świata. Szef, nie ja. Czaisz, ja niczego od ciebie nie potrzebuję. Żarłem się jeleniej karmy i mam się świetnie. No, ale pogadaj z nim, jak będziesz w świecie między światami. No, jak ja go mam przeprowadzić? Aha, muszę porozmawiać z Ratatusem. Dobra, czyli na razie go nie ruszymy, będziemy musieli tu wrócić. Gdzie jest ta kula? Gdzie tu? Gdzieś ona musi być. Tam? Czy może gdzieś tu na dole? Dobra, no tam na razie nie chcę iść. Chcę zniszczyć tą... A, tu jesteś. A co jest? A, bo to... Kurde, no nie wierzę. Dobra, chodź tu. Uratuj mnie tym. Ale pozbyłem się roślinki, nie? Boże, tak głupio zginąć. Kurde, przeżyliśmy walkę z dwoma trollami. Chyba nawet mnie ani razu nie uderzyli. A głupia chmura mnie zabiła. Więc to tu prowadziły te ślady. No. Tutejsza zwierzyna jest dość drobna. Ten smok musiał bez przerwy jeść, by tu przetrwać. Co to jest za tunel? Znaczy, w ogóle nie studnia, ale... coś czuję, że będzie... Dobra, rozejrzyjmy się, może coś tutaj jeszcze jest. Kurde! Żałuję, że użyłem tego kamienia, mogłem się nie wskrzeszać. A, to jakaś klatka? Na to wygląda. Ale mnie zrobiło. Aha, tu to jest na raz. Okej, kolejna legendarna skrzynia. Umieszczenie dodatkowego zaklęcia w amulecie, pięknie. Kolejny z tych tajemniczych kryształów. Muszę dorwać Broka i będę miał miejsce w amulecie kolejne. Miasto pełne możliwości.
Być może to owoc frustracji wywołanej stanem Vanheimu. Autor tych słów uznał, że to miejsce wolne od wzroku Enherierów. Dla jego dobra, oby tak było. Czy jak ja to podniosę, to... Za pomocą tego możemy wejść do góry z powrotem. No to szkoda, że... Dobra, gdzie my jesteśmy? No, okej, już widzę zwierzynę. Aha, my tu byliśmy przecież już. Już tu byliśmy. No i co teraz? Mamy się cofnąć? Chyba cofnąć. Tak Atreus pokazuje, chociaż jeszcze chcę zobaczyć tutaj to miejsce. Dobra, tam nic nie było. Więc idziemy w to miejsce, co Atreus pokazywał. Atreus patrzył w tą stronę, więc tu zobaczmy co będzie. Aha, i cofnęliśmy się z powrotem do łodzi. Dobra, czyli tak naprawdę... Tak naprawdę teraz nie mam pojęcia, co tu zrobić. Tędy możemy przepłynąć. Ok, tutaj mamy jakiś tunel. Może tędy. Skoro woda płynie, to może dotrzemy do innych partii krateru. No, ciekawe, gdzie wypłyniemy. To już równiny. Dzięki wodzie wyglądają o wiele lepiej. O ja, napełniły się. Jest tutaj jakaś możliwość? Dobra, ale dalej tam do tego smoka nie doszliśmy w dżungli. Dobra, zobaczmy. Dobra, boję się to otworzyć. O, tak myślałem. Dobrze, to jest trochę chociaż miejsca. Dobra, pokonamy jednego. Nie będziemy się skupiać na kilku. Pokonamy najpierw tego.
No nie, nie mogę uciec. O, ale... Dobra, tamtego chyba będzie trzeba zaatakować gniewem. Już prawie. Musimy sobie jednak trochę życia odzyskać. No. Papa, pa. Dawaj życie. Tamten coś upuścił? Nie. Dobra, czyli kolejna. Kolejna rzecz tutaj zdobyta. Tam jest to wejście. Dobra, i znowu jesteśmy tutaj. Dobra, idę spróbować jednak dostać. Tędy tutaj doszliśmy. Teraz możesz otworzyć bramę, nie obrywając w głowę kamieniem. No tak. Opadnienie. Dobra, czyli idziemy w nowe miejsce. O! Kolejny pełzacz z lewej! Tam się rodzą, kurde. No dobra. Czyli droga otwarta, że tak powiem. Co my tu mamy? Tutaj może uda nam się dojść teraz do tego smoka. Ale to kurde, można by się było do niego przygotować bardziej. A jakby nie patrząc, jestem trochę... Dobra, już wiem chyba, co to za miejsce. A nie. Studnia życzeń. Kolejna lokalizacja nowa. Gdzie ona się znajduje? Tutaj. No ale nie jest, kurde, pokazana jako... Wiosna! Ach. Czas odrodzenia! Odnowy. Tu kolejny. A brakowało mi zapachu tych kwiatów. Wybacz, Jelonku! Pora już wracać! No dobra, dopóki z Ratatouille nie pogadamy... To nie będę wiedział, jak tam... zrobić to, co muszę. To ostatni z zaginionych schematów. Przypuszczam, że możesz liczyć na nowe rękojeści miecza. O! A co my tu mamy? To jest początek tej. To, no to fajnie, tu mamy ładny skrót. Do tego. Dobra, zejdźmy teraz na sam dół. Patrz na to. Mała kąpiel, bracie? A, kolejny kryształ.
Zatrzymajmy go, dopóki nie wymyślimy, co z nim zrobić. Co, my coś tutaj robimy, czy nie? Co to było? Jezioro zareagowało na to, że zniszczyliśmy kryształ? Na to wygląda. Ziemia w Vanaheimie bez wątpienia tętni życiem bardziej niż w innych światach. Może się cieszy, że rozbiłeś ten kryształ. Ten staw czegoś od nas chce. Może wrzuć do niego kryształ. No właśnie, to samo pomyślałem. Pancerz stworzony przy użyciu kryształów z krateru Vanheimu. Kowal, który stworzył to wyjątkowe dzieło. O, wow! Ten sprzęt się przyda. I odłamki. Jeśli wrzucimy je do stawu, dostaniemy nagrodę. Nie najgorzej. Dobrze, że już zebraliśmy wszystkie kryształy, co nie? A zebraliśmy wszystkie? Haha. No to ładnie. Dostaliśmy bardzo dużo rzeczy. Chcę zobaczyć ten pancerz. To jest ten, tak? O kurde, jak on fajnie wygląda. Runy, ta obrona, no to prawda, damage jest troszeczkę słabszy. O, 35 do ataku. Znaczy do siły. No to dużo. Duży spadek. Jak ten pancerz się, parkowe blasku. Tak? Teraz to tak trochę. Tak, pasy barkowe blasku. To nie jest to. To jest to. Dobra, myślę, że tutaj już nic nie ma. Mieliśmy przejść tylko po to i z tego, co Mimir powiedział, zdobyliśmy wszystko. Wszystkie te całe odłamki. Chociaż wydaje mi się, że chyba nam jeszcze trochę ich brakuje, no bo nie mamy całej zbroi. No dobra, wracamy na równiny. Pobawimy się trochę tutaj. Zobaczymy, co nam się poodkrywało. Dzięki temu, że mamy wodę w kanionie. Okej, ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że seria się podoba. Jak tak, szczerze, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z materiałem. Grał dla was Paradox, trzymajcie się, hej!